Ikona! Co jest?! Jest tocik, tylko jaki? Proszę, w końcu ktoś... Jest! Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy content przeszedł moje jakiekolwiek pojęcie. Wymienna ikona za kwalifikację trafiona i to nie byle jaka. TOTS do pierwszego składu na głównym koncie trafiony, zagrane FUT Champions na koncie bocznym, całe w jakąś godzinę. I naprawdę tyle paczek, tyle pików z totsami, to się w głowie nie mieści, zresztą zobaczcie sami. Zaczynamy opening. Najpierw otworzymy paczki za 6 winów w kwalifikacjach. No słabo mi się grało, bo oglądałem też live'a u Clipperka. No i w międzyczasie grałem, ale zobaczmy. Może odda jakiegoś totsika, jak widzicie mam licznik totsów 8. Ikona! Co jest?! Co jest?! Co się... Co tu się stało? Pierwsza paczka na streamie. I ja... Dobra, to nie jest może już droga... 400 koła. 400 koła za kwalifikację. 400 koła za kwalifikację. Cafu, to jest chyba mid. Co tu się w ogóle stało? I pierwsza... Co tu się... No pierwsza paczka na streamie. Brak mi słów w ogóle, co tu się odwaliło. Telefon do EA poszedł i od razu trafy są potężne. Dobra, zobaczmy paczkę za 45. Jak tu będzie to, co nie wiem co zrobię. Jest walkout, dziękuję EA. Mbappé, no dobra, nie. Lori, ale i tak jest ok. Cafu sprzedany za 460 000. Teraz mam małą zagwozdkę, co robimy z tymi końcami, czy... sprzedajemy, czy co w ogóle robimy. Mam na koncie równo 500 koła, a skład jest trochę w rozsypce, no bo chciałbym bardzo zmieścić tutaj tego Araujo za wszelką cenę, no ale jest to ciężkie do zrobienia, żeby tu w miarę było sensowne zgranie. No nie wiem, jeszcze pomyślimy nad tym. No ale dobra, mamy kartę 90 w pierwszej paczuszce. Drop podkręcony dzisiaj. Drop naprawdę dzisiaj podkręcony. Ile za niego dostanę? No, foder, ale na pewno sprzedam i się przyda ten zawodnik w budowaniu składu. Dobra, paczka za 100 koła, 84 plus, jest totsik. Morata, ale jest totsik. Jeszcze 3 walkouty, co jest za drop dzisiaj? Co jest za drop? Zobaczmy, no jest totsik. No to nieźle, 2 razy Morata, jeden po drugim. Pierwszy pik z dedykacją dla Kaczmara, numer 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Otworzymy. Araujo. Mekamba też pisał 5, ale piątkę już mamy. Dobra, dziesiątka Refel pisał. Zobaczmy numer 10. Henderson, potężny Henderson. Axi pisze 2, no dobra, to 2. Na razie tylko 83. Mekamba pisze 4. Zobaczymy, 4. Słabo, dramat na razie jest. 5 już była. Curtis mówi 3. No dobra, to 3. Dramat. Kuba mówi 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jest inform, dobra, wezmę go. Kaka 9, dobra, to dla Kaki 9. 84. Słabo. Łogi bogi piszesz 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, dobra. No nie ma totsa, nie ma nic. Nie wiem, jeden walkout tylko w postaci informa. Jakub i Bonkol piszą 8, więc dla was... pik. Dla was piczek. 85 i ostatni. Witam skrzat. Ostatni jest dedykacją dla wszystkich, co teraz są. Zobaczmy. Ale dramat, te piki... Najlepsza karta 85, inform. Mamy jeszcze 11 pików u Jakuba, więc traf mu jakiegoś dobrego totsa. Zobaczmy tutaj. Tego, nie wiem jaki to jest numer. Nunes. Myślę, że oddało W pierwszym piku już Nunes. Zobaczmy. 5. pik. Haller. Ale już nie robimy z dedykacją. Potem może na moim koncie jeszcze z dedykacją zrobimy, ale na razie jest słabo. No dobra, mamy 89 Douglasa Luiza. Zapomniałem, że w ogóle jeszcze informy jakieś są. Zobaczmy tego ostatniego. Lori! Zaczęło oddawać. Dwa okauty z rzędu, no teraz Araujo. Zaczęło powoli oddawać. No już przestało. De Paul. Jeszcze 3 nam zostały, na razie 2 okauty. I chyba na tym się zakończy, przynajmniej na to się zapowiada. 2 ostatnie player piki. I patrzcie to. To musi się udać. Tu mamy 3 zawodników z Premier League, 2 Brazylijczyków, a wiemy, że z Premier League jest TOTS Gabriela Jezusa, więc teraz go trafmy. Jakby to się udało. To by było coś niesamowitego, ale mamy Vermana. Powiem wam, te piki 3 walkouty na 7, myślę, że jest jak najbardziej ok. Może Totsik. Dziękuję bardzo. Mamy Totsik, Kokuczu. Może dam go do składu za Goreckę, na razie chwilowo. Wybiła godzina 19, zobaczymy co EA dzisiaj przygotowało dla nas SBC. SBC mamy Bioła, bramkarza. Dosyć niski, tylko nie wiem po co to komu. 84 na Bioła, nie warto tego robić moim zdaniem. Oprócz tego mamy... Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? 85 plus razy 5. Paczka 2 piłkarzy 86 plus. Zrobimy to oczywiście. Jakie wymagania na to? Wow. 81. Też oczywiście porobimy to. No i to co Eredivisie, to jest chyba na co... To jest to, na co chyba wszyscy czekamy. Oraz paczka 5 piłkarzy złotych z Holandii. Też zrobimy. Tego Simonsa. Ale to jest boczne konto, na którym gram jeszcze FUT Champions. Jeden mecz mi został do 6 winów. No ale dobra, zobaczymy. Jak obstawiacie? Kto tutaj będzie? Myślicie, że odda? Gertruda tutaj będzie, Kaczmar pisze. No dobra, zobaczmy. Odda Simonsa, zobaczmy. Holandia, i jej zepsuło zabawę od razu. Pavlidis, no, dobre to nie jest. Będzie do SBC. Jej chyba poszło po rozum do głowy i wypuścili znowu tą paczkę z 5 piłkarzami holenderskimi, ale tym razem niewymienną, żeby już bardziej nie załamywać rynku, no aczkolwiek te wymagania są duże. Ja wrzucam tutaj duplikat Celsa na przykład, który mi trochę zawyżył, zobaczymy co wpadnie. Z pierwszej był Totsik, na bocznym też był Totsik Gakpo, tutaj też był Totsik. Nie Totsik Gakpo, tylko Totsik Bergwine. Ta sama pozycja, ale jednak inna karta. Zobaczymy co tym razem będzie. Tu jest oczywiście niewymienne. Liczymy oczywiście na Simonsa, ale czy będzie Simons, to przekonamy się teraz. Jest Totsik. Widzę tego typa częściej niż jakąkolwiek inną kartę chyba. No oczywiście jest to duplikat. Ale widzicie, no te TOTS lecą jak szalone z tych paczek. No już znalazłem SBC, gdzie bym mógł się pozbyć tego Vermana. Jest to właśnie paczka 2 piłkarzy 86 plus. Niestety absurdalnie drogie te wymagania. 20 tysięcy oprócz tego Vermana musiałem dać, więc to jest w ogóle w głowie mi się nie mieści, że takie... No i jej sprawiło, że rynek zwariował, karty zwykłe złote kosztują nawet po 10 tysięcy. Jest to absurdalne, ale zobaczymy, może wynagrodzi nam to EA, że aż tyle musiałem zainwestować. Wynagrodzi nam to EA jakimś dobrym trafem. Jest Totsik, tylko jaki? Proszę, w końcu ktoś... Jest! Do składu! Tak. Mamy to co do składu, tak jest, tak. A few moments later. Dobra, może moja reakcja jest... nieporównywalna do tego, że to jest tylko karta za 300 tysięcy, ale tak go chciałem, po prostu tak marzyłem, żeby go trafić. że tak już chciałem go kupować, ale w końcu udało się coś trafić, no. Naprawdę, nie spodziewałem się aż tak genialnych trafów i teraz nie mam pojęcia, jak ten skład ułożyć. Na pewno Thurama bym chciał mieć w podstawowym składzie, bo jest to genialna, świetna, wybitna karta. Araujo raczej nie dam rady tutaj zgrać. Jak jakieś macie w ogóle pomysły, to dawajcie znać, jak to wszystko połączyć, bo ja sam nie mam pojęcia, tyle tych kart mam w klubie, do tego jeszcze 500 000, jak macie jakieś pomysły, to piszcie śmiało, ja już się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, dobrych trafów, cześć!